Wincenty Witos urodził się 21 stycznia 1874 roku w Wierzchosławicach, na terenie ówczesnej Galicji. Rodzina Witosów funkcjonowała w biedzie, stąd po ukończeniu 4 klas szkoły podstawowej w 1888 roku nastoletni Wincenty podjął się pracy jako pomocnik pracy rolnej oraz drwal we włościach rodziny Sanguszków. Warto podkreślić, że dom rodzinny Witosów był przerobioną na potrzeby mieszkalne stajnią, a gospodarstwo oparte było na uprawie miernej jakości 2 morgów ziem oraz 1 krowie. Jednakże oprócz trudu pracy fizycznej, zaledwie 2-letnia edukacja w szkole dała podstawy wyróżniającemu się intelektualnie członkowi galicyjskiej społeczności chłopów do samodzielnego czytania i poszukiwania odpowiedzi na nurtujące problemy otaczającej rzeczywistości. Dotyczyły one przede wszystkim poprawy uwarunkowań życia mieszkańców galicyjskich wsi, rozwoju oświaty i kultury, dążenia do zdemokratyzowania systemu politycznego wraz z upowszechnieniem biernego i czynnego prawa wyborczego czy przeprowadzenia koniecznych reform. W młodości Witos od 1891 roku był stałym czytelnikiem lwowskiej gazety Przyjaciel Ludu, co zainspirowało go do podjęcia działalności politycznej. W 1895 roku został on członkiem nowopowstałego Stronnictwa Ludowego z siedzibą w Rzeszowie. Równolegle do zaangażowania w strukturach organizacji politycznej działającej w szczególności na rzecz najniższych warstw społecznych w latach 1895-97 Witos odbywał 2-letnią służbę wojskową w armii Austro-Węgier. Początkowo działał jako korespondent Przyjaciela Ludu. Jednakże wkrótce rozpoczął ożywioną działalność w rodzinnej miejscowości. W roku 1899 ożenił się z Katarzyną Tracz. Efekty jego zaangażowania w działalność Stronnictwa Ludowego pozwoliły już w 1901 roku na członkostwo w Radzie Naczelnej Stronnictwa Ludowego oraz członkostwo Rady Powiatowej w Tarnowie. Nie rezygnując z uprawy roli, Witos dał się poznać jako właściciel wzorcowego gospodarstwa rolnego oraz dążył do wprowadzenia zróżnicowanych udoskonaleń produkcji rolnej. W 1903 roku Stronnictwo Ludowe zmieniło nazwę na Polskie Stronnictwo Ludowe, co uwidaczniało zmiany ideowe występujące w dynamicznie rozwijającym się i działającym ugrupowaniu. W 1908 roku Witos został wójtem gminy Wierzchosławice. Początkowo jego działalność polityczna nie wykraczała poza problematykę doskonalenia sposobu funkcjonowania gospodarstw rolnych czy wyzwania codzienności życia galicyjskich chłopów w powiecie tarnowskim. Jednakże przepustką do ogólnopolskiej kariery politycznej był zakończony sukcesem start w wyborach do Sejmu Krajowego Galicji. Działalność z ramienia Stronnictwa Ludowego pozwoliła na skrystalizowanie się propolskiej myśli politycznej Witosa, który zaczął dostrzegać istotność narodowego zróżnicowania chłopów polskich i ukraińskich zamieszkujących Galicję. Rozważając nadejście czasów umożliwiających podjęcie walki narodowo-wyzwoleńczej, Wincenty Witos w działalności politycznej coraz częściej zaczął rozmyślać nad kwestią dotyczącą wszystkich polskich chłopów. W roku 1911 został wybrany na posła do parlamentu austriackiego i zaangażował się w działalność Koła Polskiego zdominowanego przez ludowców. Siła Stronnictwa Ludowego w Kole Polskim pozwalała ugrupowaniu Witosa na decydowanie o obsadzeniu stanowisk kluczowych względem Galicji. Jednakże w 1913 roku w PSL-u doszło do istotnego rozłamu, spowodowanego działalnością przewodniczącego Stapińskiego. Pomimo przyznania się do przyjmowania korzyści majątkowych przez Stapińskiego oraz ujawnienia działalności godzącej w linię PSL, przewodniczący nie został odwołany w drodze głosowania.
Witos wraz ze współpracownikami opuścił posiedzenie partii i już w 1914 roku powołał partię Piast. W mowie inaugurującej działalność nowej organizacji politycznej Witos podkreślił centralne znaczenie walki narodowo-wyzwoleńczej Polaków, która miała być drogowskazem zaangażowania na rzecz ludności chłopskiej. Wątek narodowo-wyzwoleńczy stał się nie tylko deklaracją, ale stałym kierunkiem działalności Witosa. Wybuch I wojny światowej stał się impulsem do wzmożonej działalności politycznej. Już w sierpniu 1914 roku Wincenty Witos wszedł w skład Naczelnego Komitetu Narodowego. Początkowo udzielał on wsparcia inicjatywie organizacji Legionów Polskich przez Piłsudskiego, budując zamysł odzyskania niepodległości przez Polskę w zamian za walkę Polaków po stronie Habsburgów. Jednakże już w kolejnym roku myśl narodowa Witosa skierowała PSL Piast ku współpracy z narodowcami, skonfliktowanymi ideologicznie z Polską Partią Socjalistyczną. Objęcie przewodnictwa Polskiego Stronnictwa Ludowego Piast w 1916 roku pozwoliło dotychczasowemu wiceprezesowi ludowców na nadanie kolejnych kierunków działalności stronnictwa. Przede wszystkim Witos zasłynął jako zawzięty krytyk aktu 5 listopada, który uważał za pustą obietnicę Niemiec i Austro-Węgier, świadomych możliwej klęski. Intensyfikacja działalności na rzecz niepodległości nastąpiła także w organach władzy austro-węgierskich, w których występował jako reprezentant sprawy polskiej. W Radzie Państwa Monarchii Habsburgów w 1917 roku wystąpił ze słynnym przemówieniem krytykującym nastawienie Austro-Węgier względem dążeń niepodległościowych Polski. W szczególności zróżnicowane ugrupowania polityczne powoływały się na element przemówienia, w którym Witos agitował za utworzeniem niepodległej Polski mającej dostęp do morza w kontekście Morza Bałtyckiego. W tym okresie zauważalne było zbliżenie i współpraca Piasta z narodową demokracją. Ponadto partia rozpoczęła działalność ogólnopolską, starając się zrzeszać działaczy ludowców ze wszystkich zaborów. Ostatni rok I wojny światowej Witos spożytkował na intensywną działalność, w szczególności nakierowaną na Austro-Węgry. Świadome nadchodzącej klęski państwo Trójprzymierza zareagowało na wydaną w październiku 1918 roku w Radzie Państwa rezolucję posłów Koła Polskiego wydaniem postanowienia, w którym przekształcające się w Federację Austro-Węgry nie wskazywały ostatecznego statusu Galicji. Sytuacja polityczna tworząca fundament pod efektywną walkę narodowo-wyzwoleńczą w północnej części Austro-Węgier. Równoległe działania w Krakowie doprowadziły do utworzenia Polskiej Komisji Likwidacyjnej, którą przewodniczyło troje polityków. Wincenty Witos, reprezentujący ludowców, Ignacy Daszyński, reprezentujący socjalistów oraz Tadeusz Tertil, reprezentujący narodowców. W dniu 31 października 1918 roku PKL zrealizował pierwszy z celów, przejmując bez rozlewu krwi władzę w Krakowie. Już 4 dni później Polska Komisja Likwidacyjna powołała struktury administracyjne organizacji, zarówno terytorialne, jak i kompetencyjne. Co istotne, już w strukturach PKL Polskie Stronnictwo Ludowe Piast odgrywało rolę mediatora sporów, wybuchających w szczególności pomiędzy narodowcami a socjalistami. Przekształcenie PKL w Komisję Rządzącą dla Galicji, Śląska, Spisza i Orawy pozwoliło Witosowi kierować jednym z ośrodków władzy polskiej na terenach II Rzeczypospolitej przed odzyskaniem niepodległości. Jednakże Witos zrezygnował z uczestnictwa w tymczasowym rządzie ludowym Republiki Polskiej, powołanym kilka dni przed symbolicznym odzyskaniem niepodległości. Decyzja powodowana była nie tylko ambicjami Witosa
do odgrywania istotniejszej roli w ogólnopolskiej polityce, ale także nazbyt socjalistycznym programem, z którym zarówno Witos, jak i PSL Piast nie zgadzali się. Po ukonstytuowaniu się rządu Jędrzeja Moraczewskiego, mieszkańcy wsi polskich zaczęli oddolne działania na rzecz usunięcia administracji byłych zaborców czy rozbrojenia służb i sił niemieckich i austro-węgierskich. Warto podkreślić, że Wincenty Witos był kilkukrotnym premierem II RP.